Witam bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta na moim kanale i zapraszam do czytania na miłość, uczucia, sprawy partnerskie lato 2022. Kochani, sprawdzę energię dla osób w związkach, jak i dla osób, które są singlami. Przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Moi drodzy, wykonuję czytania prywatne, roczne, miesięczne, czytania z odpowiedziami na Wasze pytania. No i rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Pracuję z czakrami, robię też rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie do działu karty społeczność, znajdziecie tam pełną ofertę wraz ze zdjęciami i opisami. Każdy kamień ma swoje właściwości, dlatego warto dobrać odpowiedni dla siebie, wówczas działa on jak osobisty amulet. Kochani, zrobię dla Was czytanko. Chciałam oczywiście na początku wspomnieć, że pomiędzy czerwcem a październikiem mamy uraniczną energię, mamy Plutona, mamy Wenus i kochani, teraz będą sprawy przeznaczeniowe, tak? Czyli po prostu osoby, które gdzieś tam były w takich związkach toksycznych, które się już powinny były dawno zakończyć, teraz te związki będą zakończane, teraz jest czas rozliczeń, teraz jest czas naprawdę na szczerość, na takie prawdziwe relacje, a nie te, które były gdzieś tam budowane na fałszu, na jakiejś obłudzie, na tym, że ktoś po prostu myślał tylko o sobie, tak? Był egoistycznie nastawiony do tej relacji. Natomiast osoby, które są w nieszczęśliwych związkach albo są samotne, spotkają kogoś przeznaczeniowego, kogoś, kto był Wam już wcześniej pisany, tak? Taka Wasza bratnia dusza, moi drodzy. Zatem zerknijmy, bliźnięta single, co dla Was w te wakacje może się pokazać tutaj, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. Królowa Mieczy, to jest Wasza energia powietrza. Wy tak bardzo zdroworozsądkowo podchodzicie do relacji i pojawia się bratnia dusza. O to, o czym przed chwilą mówiłam, tak? Szóstka kielichów siła. Może pojawić się lew, może pojawić się ryba, rak bądź skorpion. Osoba, która jest niezwykle dynamiczna, kreatywna, aktywna, bardzo uczuciowa, bardzo wrażliwa, ma serce na dłoni. Z kimś takim możecie zacząć się spotykać właśnie w wakacje. Poznacie tę osobę na przełomie właśnie czerwca, września. Natomiast mam wrażenie, że to będzie ktoś bardzo taki, no mówię Wam, temperamentny, uczuciowy, dużo ognia, dużo pasji, dużo namiętności, dużo energii seksualnej. Bardzo fajna osoba, ktoś, kto jest przeznaczeniowy. A dla jednych to będzie na przykład osoba, która jest z poprzedniego wcielenia, czyli taka bratnia dusza, a dla innych może ktoś po prostu wcześniej z kimś był, znaliście się w dzieciństwie, znaliście się na przykład w czasach szkoły, no i ta osoba teraz się pojawi z przeszłości, tak? Nie mówię tu o ekspartnerach, tylko po prostu o osobie, z którą już się znacie, ale prawdopodobnie teraz dopiero dojdzie do takiego połączenia Was. Więc tutaj będzie dużo ognia, dużo takiego fajnego flow pomiędzy Wami. Piątka kielichów, jeżeli wydawało Wam się, że już nic dobrego Was nie czeka, że miłość nie jest dla Was, absolutnie wyrzućcie te myśli z głowy. Pamiętajcie, że to, o czym myślicie, to przyciągacie do Waszego życia. Tutaj przychodzi ktoś przeznaczeniowy, ktoś Wam odgórnie pisany i to będzie do stałego związku, tak? Do stałego związku możecie z tą osobą stworzyć fajny związek. Nie myślcie negatywnie, nie zamykajcie się w swojej mentalnej klatce, ruszcie do przodu. I mówię, dużo ognia tu widzę i dużo uczuć. Także no, ktoś z trygonu ognia, najprawdopodobniej lew, albo po prostu ktoś z trygonu wody. Znakami zodiaku nie zawsze trzeba się sugerować, ale jeżeli je widzę, to o tym mówię. To może być też osoba po przejściach, tak? Która na przykład zamyka jakąś relację, jest po rozwodzie albo w trakcie, ale chce stworzyć coś nowego, jest otwarta na coś nowego, tak? Ktoś Wam się już może przyglądać, kochani. Dla jednych też widzę koziorożca, który się tam gdzieś przygląda, może w mediach społecznościowych, może Was ktoś obserwuje na Facebooku, na Instagramie, czy też na TikToku, jeżeli macie. No i tutaj są takie osoby, które gdzieś tam no, są w Was wpatrzone, Wy się im podobacie, nie mogą przestać o Was myśleć, no i generalnie będą chcieli wyjść z inicjatywą spotkania, tak? Dokładnie, karta świata, internet. Tu może ktoś faktycznie przez internet, nie wiem, mocno czuje dla Was rybę albo właśnie lwa. Ale kochani, te znaki tak mi się tutaj pokazały. Koziorożec, ryba, lew. Może też być rak skorpion, ale właśnie tego typu energię. Ktoś może mieć też ascendent, tak? Więc to niekoniecznie po prostu taki znak. Może mieć Wenus na przykład w rybach, może mieć księżyc w raku. Na tej zasadzie. Ktoś właśnie tutaj przez internet, ktoś Wam się przygląda, ktoś Was obserwuje. Jesteście na tak zwanym celowniku.
Ale myślę, że ta osoba gdzieś tam jest mocno zafiksowana na waszym punkcie, ale w pozytywnym słowa tego znaczeniu, tak? Także tutaj faktycznie możecie z tą osobą zawrzeć coś nowego. Inni poznają właśnie na wakacjach gdzieś tą osobę. Może na wyjeździe, będziecie odpoczywać na wczasach, no i w tym momencie się poznacie, to się będzie fajnie rozwijało. No i taka relacja, która zacznie się od ognia namiętności, ale tu będą uczucia i tu będzie pasja, namiętność. I też chęć właśnie założenia stałego związku, także bliźnięta macie bardzo ładną energię tutaj. Zobaczmy dla osób, które są w relacjach takich jeszcze niepewnych, co tam u Was, jak to się rozwinie. Bliźnięta moje kochane, jak się Wasze relacje rozwiną? Papież. No, chęć zawarcia związku małżeńskiego, albo po prostu bierzecie śluby, albo myślicie o tym, żeby to zrobić. Będą takie szczere, otwarte rozmowy. Co dalej z naszą relacją, jak my to widzimy. I znowu bratnia dusza, kochani, tak jak dla singli. Także ewidentnie bliźnięta mają miłości przeznaczeniowe w te wakacje. Umiarkowanie, spokój, radość, dużo miłości, dużo takiej pasji. Oboje jesteście, kochani, zapatrzeni w siebie. Tutaj pierścionek zaręczynowy dla niektórych widzę. Także jeżeli jesteście kobietami, spodziewajcie się pierścionka w te wakacje. Trójka buław, takie śmiałe plany na przyszłość, ruszenie do przodu. Rozmowy o przyszłości, wspólnym zamieszkaniu, właśnie o tym małżeństwie, no i karta siła, tak? Wy bardzo do siebie lgniecie, wy się przyciągacie jak magnes. Tutaj na karcie siły kobieta ujarzmiła tego lwa, więc po prostu oni są tacy w siebie naprawdę wpatrzeni. Jest ogień, jest power, jest pasja. I kochani, wisielec pustelnik mówi o tym, żeby na spokojnie niczego nie przyspieszać. Wyciągnąć wnioski z przeszłości, nie powielać błędów w tej relacji, na przykład z jakichś poprzednich toksycznych związków. I widzę dla niektórych też ciążę, tak? Czyli po prostu taki czas spokoju, przeczekania, później odpoczynku. No i kochani, też zajmiecie się po prostu pracą nad tą relacją, zajmiecie się pracą nad zbudowaniem fajnego związku, takiego trwałego, który ma solidne fundamenty. No i jest dobrze rokujący na przyszłość. Także tutaj przede wszystkim karty mówią o tym, żeby dbać o potrzeby partnera, o potrzeby swoje, żeby zachować równowagę w dawaniu i braniu, bo Wy jesteście, kochani, dla siebie najważniejsi. Pamiętajcie, że w każdej relacji najważniejsza jest szczera, otwarta rozmowa, bo ludzie ze sobą nie rozmawiają, milczą, no i później te związki się rozpadają, tak? Czasem po prostu trzeba sobie powiedzieć, co mi leży na sercu, co ja o tym wszystkim myślę, jak to postrzegam, jak widzę naszą relację w przyszłości, tak? Bo jak będą jakieś niejasności, no to później wyjdzie, a nie mówiłeś mi o tym, a ty mi też nie powiedziałaś. No i tak się po prostu zamiata problemy pod dywan. One, jak wiecie, się nawarstwiają, no i później są z tego tytułu problemy. Dlatego rozmawiajcie, dbajcie o siebie, zauważajcie potrzeby partnera, partnerki. Tutaj widzę naprawdę miłość przeznaczeniową, widzę ten pierścionek zaręczynowy, widzę chęć wzięcia ślubu, założenia rodziny. Wy jesteście bratnimi duszami, także super. No i single, no i osoby w związkach. Tutaj widzę, że macie tą bratnią duszę, że warto w te relacje inwestować. Nie zastanawiajcie się po prostu, tylko idźcie w to. Teraz są przepiękne energie, które sprzyjają właśnie. Poczujecie w końcu taki spokój, taką pewność, tak? Bo jak mamy przy sobie bratnią duszę, to my czujemy spokój, czujemy, że to jest to, a jeżeli jesteśmy z osobą, która nie jest dla nas, to jest ciągły niepokój, zastanawianie się, czy ja kocham tę osobę, czy ta osoba mnie kocha. No jeżeli ktoś się zaczyna zastanawiać, no to w tym momencie wiadomo, że już nie kocha, tak? No bo jeżeli kogoś kochamy, to się nie zastanawiamy nad tym, po prostu brniemy w tą relację, wchodzimy w to, bo czujemy, że to jest to i kochamy całą sobą, tak? A jeżeli człowiek się zastanawia, no to już w tym momencie po prostu wiadomo, że coś jest nie tak. Życzę Wam, bliźnięta, cudownych wakacji, dużo miłości, dużo spełnienia. Oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, partnerskich. Odpowiem na nurtujące Was pytania. Pod tym filmem znajdziecie mój adres mailowy. Jeśli macie ochotę na rytuały, również zapraszam. No i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Niech Was chronią w te wakacje. Trzymam kciuki i wszystkiego dobrego.